Szczęść Boże, Joanna Wysocka, zapraszam na prognozę pogody. Nad Rosją i Skandynawią, a także na południu i północnym zachodzie Europy rozlegać się będą układy wysokiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem niże i fronty atmosferyczne, które także będą kształtować warunki pogody w Polsce. Do kraju napłynie ciepła, a następnie chłodniejsza i wilgotna masa powietrza. Dziś słońce pojawi się jedynie na południu. W Grecji bezchmurne niebo i 25 stopni. Równie ciepło będzie w Hiszpanii, 26 kresek. Im dalej na północ, tym więcej chmur. Nad Wyspami Brytyjskimi popada deszcz. Przejaśnienia możliwe tylko w Berlinie. Dzień w naszym kraju pochmurny i deszczowy dla mieszkańców południowego wschodu. Na Podkarpaciu opady będą dość intensywne. Nad pozostałym obszarem kraju zachmurzenie umiarkowane. Na północy od czasu do czasu pokaże się słońce. Temperatura wyniesie od 12 stopni w Rzeszowie i Krakowie do 19 w Poznaniu i Szczecinie. Powieje umiarkowany i silny wiatr z północy. Ciśnienie spadnie i wyniesie 1012 hektopaskali. I ode mnie na teraz to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na przegląd regionów.